Cześć, dajcie. Z tej strony Robert. Zapraszam Was do pierwszych wrażeń Sony Xperia X. Wiele osób prosiło, żeby szybko pojawiły się te pierwsze wrażenia, natomiast no, ja chciałem trochę poznać urządzenie, zanim opublikuję kolejny film. W pierwszym filmie, czyli w rozpakowaniu, skupiłem się dość mocno na tym, jak wygląda Xperia X i cały czas podtrzymuję to samo, że dla mnie ten wygląd jest no, lepszy niż poprzedników, czyli poprzedniej serii Z, biorąc pod uwagę chociażby to szkło 2,5D, które mam z przodu i to faktycznie bardzo fajnie wygląda. Ciekawostką jest tutaj to, że NFC znajduje się w tym miejscu. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, bo klikniemy sobie i możemy zobaczyć, w którym miejscu dokładnie mamy obszar wykrywania NFC, więc dla mnie to było też ciekawostka. Na początku była to po prostu taka folia, która dawała znać, że mamy tutaj NFC, natomiast nie zwróciłem na to uwagi. Myślałem, że po prostu folia przyklejona z jakiegoś powodu. Natomiast faktycznie tutaj mamy NFC w momencie, kiedy chcemy sparować urządzenie z jakimś głośniczkiem Bluetooth czy czymś takim. Dlaczego tutaj? No podejrzewam, że z tyłu, dlatego że mamy aluminium i jest to po prostu tutaj łatwiej wykonalne. Samo urządzenie, jak możecie zauważyć, no naprawdę poprawiono skaner odcisków palców. Wygląda to tak samo, w sensie mamy ten sam przycisk w tym samym miejscu, natomiast szybkość i responsywność tego przycisku jest dużo, dużo lepsza. Możecie zauważyć, że nie musimy palca przykładać dokładnie, centralnie, tak tutaj bezpośrednio na przycisk, możemy po prostu końcówką opuszka palca przyłożyć i też to będzie działało. W momencie nawet, kiedy pod dużym kątem dotkniemy, to również zadziała i działa to bardzo szybko. No, żeby mieć pewność, jak dotknę bezpośrednio paznokciem, to niestety nie działa, więc musimy przyłożyć mimo wszystko ten palec, ale to zostało mocno poprawione i tutaj duży, duży plus, bo lepiej szczytuje, szybciej odblokowuje i faktycznie zrobiło się to bardzo, bardzo przyjemne. Chociaż no wiadomo, że dla osób, które są leworęczne, jest taka możliwość, oczywiście nie mam skonfigurowanego, natomiast jest taka możliwość, chociaż nie będzie chyba to aż tak bardzo wygodne. Warto natomiast wspomnieć o kolejnej, zbyt wiele prób, spróbuj ponownie później. Aha, czy musimy poczekać albo odblokować sobie kodem? Jest taka możliwość, oczywiście. Możemy zauważyć, że trochę została przebudowana jednak ta nakładka. Tych zmian jest trochę więcej, oprócz tych ikonek niektórych, o których mówiłem, ustawienia, które też rzeczywiście troszkę inaczej wyglądają. Jest sporo więcej motywów, niestety sporo tych najfajniejszych jest płatnych, bo mamy tu kilka takich podstawowych, natomiast jeżeli chcemy więcej, to te najfajniejsze motywy, które na przykład znalazłem sobie tutaj, o, ten mi się strasznie podoba, a on jest płatny, no nie wiem ile to kosztuje. W każdym razie, no, te najfajniejsze są chyba płatne, ale jest taka możliwość, jeżeli ktoś będzie miał to urządzenie, to myślę, że można troszkę zainwestować, żeby po prostu urozmaicić swoje urządzenie. Przejdźmy sobie do tego, jak faktycznie się tutaj to wszystko zmieniło, co nowego doszło. Na pewno nowe wiadomości są, to się zmieniło, jeżeli chodzi o te informacje, które tutaj dostajemy. I to jest z polskich serwisów i to jest spory, spory plus i to ładnie wygląda, ten new suit. To faktycznie mamy jakieś tam nasze kanały i tak dalej, możemy sobie je dodawać. Zobaczcie, że tych rzeczy jest naprawdę sporo. Tu mamy pogodę bazującą na lokalizacji albo, no, jeżeli ich po prostu ustawimy sobie jakąś konkretną pogodę, więc fajnie, tu mam kategorię, no sporo, sporo tego jest. Natomiast sam widget już od tych top wiadomości nie wygląda już tak atrakcyjnie mimo wszystko. Pewno można sobie zrobić, żeby on się automatycznie odświeżał. Nie wiem, czemu tu się nie chce odświeżać teraz. Natomiast nie wygląda już to tak fajnie. Przejdźmy sobie natomiast do tego, jak wyglądają ustawienia, znaczy menu aplikacji. Tu się za dużo nie zmieniło. Dużym plusem jest na pewno to, że Xperia X dużo mniej się nagrzewa niż poprzednie urządzenia. Ja wykonywałem sobie nawet testy. Zaraz Wam pokażę. Przejdźmy sobie do albumów. W albumach mamy zdjęcie, ja sobie sprawdzałem. Temperatura powyżej 40 stopni, natomiast to nie było tak bardzo odczuwalne. W sensie, nie wiem, telefon się aż tak mocno nie nagrzał, żeby to było jakoś mocno niekomfortowe użytkowanie z niego w tym przypadku. Więc wydaje mi się, że to jest poprawione. Dużym zawodem natomiast jest to, że faktycznie nie mamy tutaj wodoodporności, żadnego certyfikatu IP60 8 czy jakiegokolwiek innego. I to nie ze względu tego, że Xperia po prostu nie jest nawet flagowym urządzeniem, bo oczywiście mamy X Performance, które jest jakby tym najwyższym modelem z tej linii, tylko że Sony nas przyzwyczaiło do tego, że od wielu, wielu lat każdy model właściwie, który został wydawany od tego producenta, miał tą wodoodporność. Dlatego dostajemy urządzenie, które nie różni się za dużo wyglądem i ono nie jest wodoodporne. No. To chyba nie poszło w tą stronę, którą miało iść. Natomiast jeżeli chodzi o samo urządzenie, póki co jestem naprawdę mega zadowolony.
Wyniki na baterii około 4 godzin. Zobaczymy, może będzie trochę lepiej, bo to rzeczywiście są początki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. No i chwilę o aparacie. W aparacie ten interfejs został troszkę odświeżony. Oczywiście w lepszej automatyce nie mamy tutaj bezpośrednio trybu HDR, więc żeby włączyć sobie tryb HDR, musimy po prostu sobie... Tak, korekcja HDR. Tu możemy sobie włączyć automatyczny HDR, jeżeli chcemy. W przypadku robienia zdjęć możemy zmienić sobie rozdzielczość na 23 megapiksele, jeżeli chodzi o tryb automatyczny, manualny. W automatyce też możemy zrobić sobie 23 megapiksele. Ja właśnie w trybie automatycznym robiłem zdjęcia do porównania P9, S7, HTC 10, LG G5 i Xperia X, więc możecie sobie zerknąć, tu Wam gdzieś podsyłam to porównanie. Natomiast jeżeli chodzi o aparat, on robi zdjęcia, można z nim zrobić naprawdę fajną fotkę, natomiast znowu jest tym elementem coś takiego denerwującego. Już Wam mówię, mianowicie co. Weźmy sobie jakiś inny telefon, który możemy sobie gdzieś tutaj położyć. Jak wygląda sprawa? Sprawa wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy robimy sobie zdjęcie i nic nie dotykamy, on automatycznie ostrzy. Robimy zdjęcie i on ponownie ostrzy, niepotrzebnie. Tego nie wyeliminowali. Natomiast jeżeli dotkniemy sobie, żeby zaznaczyć sobie, zobaczcie, że pojawia nam się taki prostokącik czy kwadracik, on się będzie zmieniał. On wykrywa miejsce, które my po prostu mu zaznaczyliśmy i chce po prostu automatycznie sobie to wyostrzyć. On sobie dopasowuje scenerię, dopasowuje sobie wszystkie parametry. No, teraz powiększa się ten ekran cały czas, natomiast na ogół jest, jeżeli dotkniemy jakiegoś małego elementu, to on, o właśnie, i zawęża sobie to pole do tego znaczka HTC i po prostu możemy sobie tutaj zrobić zdjęcie. Więc jest jakiś nowy sposób, jeżeli chodzi o ostrzenie w przypadku Xperia X, wykrywania tych obiektów, żeby one rzeczywiście były lepiej wyostrzone, natomiast Xperia X cały czas ponownie ostrzy i to jest niepotrzebne. No po prostu wyłączyć można było to i to było sporym plusem. Jeżeli chodzi o Xperia X, wydaje mi się, że to jest krok w dobrą stronę. Może nie jest to rewelacyjne rozwiązanie, bo rzeczywiście wiele osób oczekiwało czegoś nowego. Skoro mamy nową nazwę, nową linię, to może nowe wzornictwo tak naprawdę w tych urządzeniach by się przydało. Wiele rzeczy zostało jakby po staremu, kilka rzeczy poprawili. Oczywiście ktoś tam pytał o radio, tutaj jest, w tym przypadku nie ma jakiegoś większego problemu z tym. Mamy możliwość tutaj instalowania jakichś dodatkowych aplikacji, które są polecane, proponowane, które było ostatnio przez nas instalowane. No sporo tych rzeczy jest. Póki co jest naprawdę bardzo w porządku. Skaner odcisków palców, duży plus, działa błyskawicznie. To fajnie, że poprawili. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, co byście chcieli jeszcze wiedzieć przed recenzją. Jeżeli macie jakieś wątpliwości odnośnie tego urządzenia, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.